lekarzem. Jestem od 87 roku. Wcześniej pracowałem w różnych piekarniach. W 2000 roku kupiłem akurat tą. No i tutaj od 2000 roku prowadzę własną działalność gospodarczą. Jak poszedłem na praktyki pierwszy raz, no to uczyli mnie piekarze, którzy przed wojną i zaraz po wojnie pracowali w piekarni. Antosiuk, imienia już nie pamiętam, na pewno Guzowski, Sawic. Pieczemy tutaj chleb, pieczywo drobne, takie jak bułki, cebularze, bagietki, parówki, no i oczywiście pieczywo słodkie, drożdżówki, pączki. Wyjątkowość cebularza na pewno taka, że nie dodaje żadnych polepszaczy, tylko to jest robione na roszczynie. No i oczywiście z posypką jest to robione na deskach i na hercie pieczone, nie na blachach. Hert to jest płyta betonowa, która jest w piecu. Na cebularzu otręby są, jest ciasto, cebula, mak, sól. I nic więcej. I smakuje. Jest to produkt, który jest wykonywany ręcznie. Na naturalnych surowcach. Nie dodaje się żadnej chemii do tego, żadnych polepszaczy. To jest tylko własna receptura. Własna receptura, no i oczywiście podpatrzone od tych piekarzy, którzy mnie uczyli. W Polsce tego nie pieką, tylko tutaj w dawnym województwie zamojskim, lubelskim. Lomir zihiberbeten iberbeten kajwa von twistaschkes, kajwa von twistaschkes. Lomir zihiberbeten schenkir deine laskes, Lomir zihiberbeten schenkir deine laskes. Tutaj rolnicy sadzą dużo cebuli, a no cebularze najwięcej w tym regionie jest, bo już z drugiej strony Lublina już nie ma takiego produktu w piekarniach. W
Rzymie bardzo dużo Żydów było przed wojną, w czasie wojny. I zostały tylko smaki.